Siemanko moi drodzy, jestem S6 i witam was w małym takim mini poradniczku, gdyż jak widzicie mój Ranger Shadow Banana ma 10 level. Słuchajcie, odnalazłem dwa bugi, jeden, który prawdopodobnie będzie bardzo szybko naprawiony, drugi, no w sumie nie chcę, żeby był tak bardzo naprawiony, ale okej. Dwa glitche są tylko i wyłącznie dla Rangerów, jedna ciekawostka jest dla wszystkich. Ale zacznijmy. Dobra. Na pewno większość Rangerów korzysta z tej broni, która im się podoba. U mnie jest to kusza z jednym Icy Spiritem, nie pamiętam jaki ona ma power level dokładnie. Ale zawsze wkurzało mnie, kurczę, to tak słabo z tego wale, co chwilę każdy do mnie podbiega, etc, etc. Okej, ale musimy znaleźć jakiegoś przeciwnika, więc znajdźmy go. Hello? Są... No tak. Chodź kotku. Szukaj. O, i budzik mi się włączył. O, już 13. Boże. Tak, ja się budzę o 13. Okej, mamy Raycona. Kiedy atakujemy normalnie, zadajemy normalny damage, prawda? I ładujemy pasek many. Ale jeśli przy użyciu kuszy zaczniemy spamić prawym klawiszem myszy, będziemy zadawać duży damage w bardzo małym odstępie czasowym. I podczas gdy nasz normalny rate of fire wygląda w ten sposób, spamując prawym przyciskiem myszy zaprezentuję, przyciągam sobie myszkę. Uwaga! Każdy z tych strzałów zadaje przeciętny damage, nawet większy niż bazowy atak kuszy, z szansą na kryta. Uważam, że to jest dobry deal. To oczywiście zostanie spatchowane, ale na razie trzeba się tym jarać, póki można. Dobra, drugi glitch też również tylko dla... jakiś quest? Też tylko i wyłącznie dla Rangera. Się trochę lepiej wypozycjonować, to zwiększenie prędkości latania lotnią. Oczywiście u mnie jest to siódmy poziom latania lotnią. Na początku warto wpakować ze dwa punkty w tą umiejętność, gdyż zwiększa nam prędkość lotu o 200%, ogólnie prędkość movement speedu, co jest bardzo przyjemne. Dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które dały mi jakieś tipsy na samym początku, w sensie to było wczoraj. Okej, drugi glitch. Będzie nam potrzebny skill Retreat. To jest Jump Back to Seek Shelter, tak? Jego normalne działanie. Nie wiem, czy go się trzyma, czy coś w tym stylu. Teraz musimy chwilę poczekać na cooldown. I zaraz pokażę wam bardzo ciekawą rzecz. Spamie. Może coś zabije. O kurde. LOL. Jakaś ściema. Okej, okay, ktoś biegnie. Was mogę zabić? Nie, wy jesteście w przyjaźni. Okej, zespił nam się cooldown. Nie wiem, gdzie kotek zniknął, ale mniejsza. Najpierw wybieramy kierunek, w którym chcemy lecieć, gdyż opcja skręcania nie będzie zbyt duża. Bierzemy grindera, odwracamy się w drugą stronę. Teraz podskakujemy, naciskamy dwójkę, używa nam się zdolność i jak widzicie ta prędkość lotu jest znacznie szybsza. Jednocześnie nadal możemy się podnosić, wykorzystując pasek staminy. Uważam to za bardzo przydatną rzecz. I pokonywanie dalekich odległości w ten sposób jest o wiele bardziej przyjemne. Jak widzicie, chunki się ładują, więc wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że ten glitch będzie spatchowany. Mam nadzieję, że nie w następnym patchu, ale myśląc, że byłem jedyny, bo sprawdzałem kilka forów i dużo osób to zauważyło, według mnie to jest fajny taki bajerek dla Rangera tylko i wyłącznie, ale cieszę. To są te dwa glitche, które chciałem wam pokazać. Dolećmy do tego miasta, żebym mógł się tutaj wylogować już dla świętego spokoju. Kolega, zastanie się skończył. G? Dobra, super. Okej, Duration City. Podlećmy sobie do... A, o tym pewnie większość wie, ale w tawernach ze znaczkiem IN, podchodząc do, że tak powiem, tradera, naciskając R, czas automatycznie zresetuje się do 7 rano. Jest to bardzo przydatne, jeśli nie chce wam się biegać po nocy. Okej, i następna sprawa. Bardzo mnie to irytowało na samym początku, gdyż jak wiecie, podstawowa latarnia, czyli biały Iron Lantern, strasznie słabo świeci. Moja aktualna latarnia, czyli złoty Iron Lantern, świeci w ten sposób, że... Wiecie? Okej, przepraszam was bardzo, muszę mi zabić. Że w końcu, wchodząc w jakieś ciemniejsze pomieszczenie, widzę wszystko naokoło, a nie, że z tym słabym światełkiem próbuję odnaleźć, że tak powiem, siebie samego. Co zrobić, żeby go zdobyć w najłatwiejszy sposób? Już wam pokazuję. Wyjdźmy z gry.
Okay, start menu. Please wait. I'm waiting. It's no problem for me. Jak znajdziesz jakieś ciekawostki, to też to pokażę w filmach, ale wydaje mi się, że ta gra nie ma aż tak wiele bugów, jak na alfę jest w bardzo zaawansowanym stanie, muszę powiedzieć. I myślę, że wydanie bety będzie w bardzo szybkim czasie, więc osoby, które chcą zakupić grę, radzę im się spieszyć, bo jak wiadomo, ten system będzie taki jak w Minecraftie, więc gra będzie drożeć z każdym przejściem na następny stan. Okej, wybierzmy naszego Human Ragera i tutaj, jak widzicie, jest seed, który nazwałem Lampa. Jest to seed numer 13375. Gdy go wybierzemy, zlespimy się bardzo blisko miasta. Oczywiście korzystamy z mapy, żeby znaleźć miasto. To jest tak zwane Ecosol City. Aktualnie ja się znajduję w Adventure Districtie. Powinny być podpisane te dystrykty, bo to mnie strasznie boli, jak muszę szukać przez pół godziny lokacji, gdzie... Co mi powiesz? The Catacombs of Lanrock. Chyba tak, chyba tam byłem. Nie byłem tam, bo to nie na tym sycie. Dobra, tam jestem. O to mi chodziło. Tak, sklep ze wszystkimi rzeczami. Okej, zeskoczmy, otwórzmy. Jak widzicie, trader posiada dwie lampy. Iron Lamp zwykły i Iron Lamp złoty, który kosztuje nas tylko 4 kredyty. Oczywiście, jeśli ktoś chce, ma marchewkę dla króliczka. Więc tutaj na tym seedzie, podam go jeszcze na wszelki wypadek w opisie filmu, znajdziecie złotą Iron Lamp, która wydaje mi się jest najlepsza. And the brightness come to the town. Okej, dziękuję wam bardzo w tym króciutkim odcinku, gdyż nie mam zwyczaju nagrywać w sobotę, gdyż sobota jest dniem tylko i wyłącznie dla mnie, ale mam nadzieję, że te kilka tipsów wam się bardzo przyda. No i co? Życzę owocnego levelowania w aktualnym fazie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, mój Bielek206.